Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 31 lipca 2022 roku prezydent Władimir Putin podpisał nową doktrynę morską Federacji Rosyjskiej. Odbyło się to w Dniu Marynarki Wojennej, hucznie obchodzonej w Sankt Petersburgu. Natomiast warto podkreślić, że już w maju tego roku Juri Borysow, który był wówczas wicepremierem Rosji, ogłosił korektę doktryny morskiej. No, w kontekście tego, co nazwał totalną wojną hybrydową przeciwko Federacji Rosyjskiej prowadzoną przez kolektywny Zachód. No, tutaj Jurij Borisow przede wszystkim zwracał uwagę, że zaktualizowana wersja dokumentu musi zawierać szereg nowych przepisów, szereg nowych zaleceń, szczególnie dotyczących kwestii mobilizacji, gotowości mobilizacyjnej w obszarze działań. Morskich. Warto także dodać, że poprzednia Doktryna Morska Federacji Rosyjskiej była zatwierdzona w czerwcu 2015 roku. Na wstępie warto zauważyć, że tego typu dokumenty, jak doktryna wojska, doktryna wojenna, doktryna polityki zagranicznej, no, są zawsze pewnym elementem. Działań propagandowych, czy to adresowanych do własnych obywateli, czy do ekspertów zagranicznych. Bardzo często zawierają wiele kwestii, no, nazwalibyśmy z polityki życzeniowej, ani odnoszących się do konkretnych, realnych kwestii, i to warto oczywiście mieć, mieć na uwadze, że tego typu dokumenty są zawsze pewnym elementem gry, choć zawierają w sobie oczywiście także elementy istotne, ważne, określające istotne. Kierunki, wektory prowadzenia danej polityki. Z nowej doktryny morskiej Federacji Rosyjskiej wynika, że te interesy narodowe Rosji na, na morzach i oceanach rozciągają się właściwie na cały ocean światowy i na, morze, i na Morze Kaspijskie. Oczywiście, zgodnie z tą doktryną, interesy narodowe Rosji na oceanie. Światowym obejmują tak no, podstawowe kwestie jak zapewnienie niepodległości, integralności państwowej, terytorialnej itd., itd. Natomiast co jest istotne z punktu widzenia geopolitycznego, są jasno określone strefy priorytetowe na oceanie światowym. Te obszary zabezpieczenia interesów narodowych Rosji na oceanie światowym zostały w tym nowym dokumencie. Podzielone według ich istotności, ważności na cele żywotne, ważne i inne. W pierwszej grupie celów żywotnych znalazły się te, te, te strefy, te obszary, które są bezpośrednio związane z rozwojem państwa, z ochroną jego suwerenności i, mogą, i które mogą w sposób krytyczny wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W Doktrynie Morskiej zostały do, do niej zaliczone wewnętrzne wody morskie, morze terytorialne Federacji Rosyjskiej, wyłączna strefa ekonomiczna i szelf kontynentalny, do tego ocean Arktyczny, w tym obszar i cała droga, północna droga morska, obszar Morza Ochockiego i rosyjski sektor Morza Kaspijskiego. Jako obszary ważne zostały. Wymienione te, te strefy, które mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy i na stan bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, to w szczególności zostały tutaj wymienione Morze Azowskie, Morze Czarne, wschodnia część Morza Śródziemnego, cieśniny bałtyckie i kurylskie, no, a także obszary światowej komunikacji. Transportowej. Strategia szeroko omawia priorytety rosyjskiej polityki morskiej. I tak przewiduje m.in. rozwój kompleksu stoczniowego na Dalekim Wschodzie, gdzie mają być budowane, uwaga, lotniskowce. Wszyscy wiemy, jakie problemy Rosja posiada z jedynym swoim lotniskowcem, admirał Kuzniecow, który został, został unieruchomiony właściwie i, i obecnie pozostaje bez tego typu zdolności do projekcji siły poprzez właśnie lotniskowce. Natomiast, natomiast tutaj rzeczywiście w strategii są opisywane szeroko takie plany budowy nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie kompleksu stoczniowego, który miałby być. Przeznaczony do budowy statków wielkotonażowych, które miałyby służyć m.in. do rozwoju, do ekspandowania Rosji w Arktyce, ale także do budowy nowoczesnych lotniskowców dla marynarki wojennej, które miałyby właśnie wzmocnić te zdolności do, do projekcji siły. I tutaj mówi się także o tej krajowej polityce morskiej w kierunku Pacyfiku. Ponadto, jednym z priorytetów rosyjskiej narodowej polityki morskiej. Ma być kontrola działań morskich obcych państw na wodach północnej drogi morskiej. Tutaj trzeba uwypuklić kwestię regionu Arktyki, ponieważ jest ona absolutnie priorytetowo traktowana w nowej doktrynie morskiej. No i zresztą ta doktryna stawia bardzo takie ambitne zadania przed Flotą Północną. Chodzi o zwiększenie jej potencjału bojowego i rozwoju, i szeroko, szeroko pojętego rozwoju systemu, systemów logistycznych. No i oczywiście, tak jak już wspomniałem, tego potencjału bojowego. Dokument odnosi się również do zapewnienia określonego reżimu operacyjnego, jak to jest określone, w strefie arktycznej. Federacji Rosyjskiej poprzez właśnie wzmocnienie potencjału bojowego floty północnej i floty pacyficznej. Kolejnym priorytetem polityki Morskiej Federacji Rosyjskiej ma być rozwój międzynarodowej współpracy wojskowej z marynarkami wojennymi państw regionu kaspijskiego. Jak określono w nowej doktrynie, planuje się również rozwój Sił i systemu bazowego flotylli Kaspijskiej, w celu zwiększenia ich parametrów ilościowych i jakościowych. Tutaj warto podkreślić, że ten, ten rozwój pozycji gospodarczej i geopolitycznej Rosji w regionie Kaspijskiej jest zaliczony do priorytetów. Właśnie jeśli chodzi o doktrynę, doktrynę morską, mówi się o pogłębieniu więzi gospodarczych, wojskowych i kulturalnych z państwami regionu. No, w tekście dokumentu zauważono również, i to warto także uwypuklić, że czynnikiem decydującym w tych relacjach Federacji Rosyjskiej z Sojuszem Północnoatlantyckim jest niedopuszczanie do powstawania, do, do wysuwania infrastruktury natowskiej w stronę granic Federacji Rosyjskiej. W omawianym dokumencie sporo miejsca poświęcono zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Głównym wyzwaniem i głównym zagrożeniem dla tego bezpieczeństwa określono strategiczny kurs Stanów Zjednoczonych na dominację na oceanie światowym. Ponadto jako zagrożenie ujęto globalny wpływ Waszyngtonu na rozwój procesów międzynarodowych. W tym tych związanych z wykorzystaniem komunikacji transportowej i zasobów energetycznych Oceanu Światowego. W dokumencie zwrócono także uwagę, że jednym z głównych zagrożeń dla działalności morskiej Federacji Rosyjskiej jest brak wystarczającej liczby baz poza Rosją do obsługi okrętów marynarki wojennej, które wykonują zadania operacyjne w odległych, w odległych rejonach świata. Wśród tych wszystkich zagrożeń jest także sporo miejsca na temat przesuwania się infrastruktury wojskowej NATO do granic Rosji, zwiększenie liczby ćwiczeń właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wodach mórz przylegających do terytorium Federacji Rosyjskiej no i nowa doktryna formułuje także takie zagrożenie, które określa mianem prób ograniczania dostępu Rosji do zasobów oceanu Światowego i żywotnej morskiej komunikacji transportowej. Jest także mowa o dążeniu Stanów Zjednoczonych do uzyskania przewagi na, na oceanie światowym, jeśli chodzi o swoje siły, siły morskie i permanentnego zwiększania zdolności bojowej, bojowej przede wszystkim właśnie marynarki wojennej Stanów, Stanów Zjednoczonych. Jako zagrożenia są także wymieniane roszczenia terytorialne wobec Federacji Rosyjskiej dotyczące niektórych jej terytoriów przybrzeżnych i wyspiarskich. Konflikty zbrojne na o, obszarach o szczególnym znaczeniu geopolitycznym dla Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników. Jeden z punktów nowej doktryny odnosi się także do nacisku gospodarczego, politycznego, prawnego, informacyjnego i militarnego na Rosję. W celu zdyskredytowania i zmniejszenia efektywności jej działań morskich, a także na rzecz osłabienia jej kontroli nad północną drogą morską. Po raz kolejny, zresztą tutaj również w przypadku tych zagrożeń pojawia się kwestia północnej drogi morskiej i obecności wojskowo-morskiej Rosji w Arktyce. I wskazuje się także na wzrost potencjału konfliktowego w tym, w tym regionie. Myślę, że to jest bardzo znamienne i to znaczenie Arktyki w polityce. W polityce nie tylko morskiej Federacji Rosyjskiej, szeroko pojętej polityce bezpieczeństwa Rosji cały czas rośnie, i to zresztą ma swoje bardzo silne odzwierciedlenie nie tylko w dokumentach takich formalnych, dokumentach państwowych, ale w ogóle w narracji strategicznej także czołowych polityków Federacji Rosyjskiej. Co interesujące, nowa doktryna morska Federacji Rosyjskiej przewiduje tworzenie w państwach regionu Azji i Pacyfiku punktów logistycznych dla rosyjskiej marynarki wojennej. To jest także bardzo interesujący, interesujący punkt. Zakłada się, że oprócz tych punktów logistycznych, chociażby w syryjskim Tartusie, powstanie, powstaną podobne właśnie punkty logistyczne w wielu krajach. Regionu Morza Śródziemnego. To też, też bardzo interesujące i, 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 i znaczące. Planuje się zgodnie z tym dokumentem rozwijanie stosunków z państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, tak aby móc właśnie także między innymi tworzyć takie. Bazy czy właśnie punkty logistyczne dla, dla rosyjskiej marynarki, marynarki wojennej. Nowa doktryna morska przewiduje również wzmocnienie zgrupowań floty czarnomorskiej i rozwój infrastruktury na Krymie i na wybrzeżu, na wybrzeżu kraju Krasnodarskiego. Ponadto Federacja Rosyjska ma stworzyć w obwodach petersburskim, kaliningradzkim i leningradzkim warunki do rozwoju i budowy transportu morskiego. Mówi się także o modernizacji floty, floty rybackiej i o wzroście udziału statków pływających pod banderą Federacji, Federacji Rosyjskiej. Oprócz kwestii Arktyki, która tak jak już wspomniałem jest bardzo mocno uwypuklona w nowej doktrynie morskiej, planuje się m.in. także zwiększenie zakresu poszukiwań geologicznych i wydobycia złóż węglowodorów w Arktyce, jest też ciekawy fragment poświęcony rozwojowi systemów łączności satelitarnej i nawigacji, na drugim biegunie, na Antarktydzie. Jest napisane tutaj w tej nowej doktrynie, że planowana jest rozbudowa naziemnych systemów wsparcia systemu glona systemu właśnie tej nawigacji satelitarnej rosyjskiej. Wracając na chwilę do kwestii węglowodorów, o których wspomniałem w kontekście Arktyki, warto zauważyć, że Omawiany przeze mnie dokument przewiduje także rozwój gazociągów eksportowych zarówno na Morzu Czarnym, jak i na Morzu Azowskim, a także tworzenie nowych kompleksów do, do przetwarzania i transportu węglowodorów. Tutaj ta nowa doktryna przewiduje również poszukiwania geologiczne, aktualizację danych o złożach i zagospodarowywanie opłacalnych ekonomicznie złóż w basenie azowsko-czarnomorskim. Natomiast jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie, to tutaj rosyjscy strategy planują stworzenie nowych kompleksów do przetwarzania i transportu węglowodorów. Chodzi o rozwój infrastruktury przybrzeżnej i portowej m.in. kolei, centrów logistycznych, kompleksów portowych wszystkiego, co może służyć także do przerobu i transportu węglowodorów, tak aby mieć możliwość, jak to określono, reorientacji ładunków eksportowych i importowych do, do portów krajowych. W tym kontekście także warto zauważyć, że priorytetem jest ten rozwój z surowców paliwowo-energetycznych Arktyki. To również cały czas ta, ta sprawa oczywiście powraca i jest, jest bardzo mocno bardzo mocno eksponowana. W tym dokumencie możemy także przeczytać, że Rosja używa narzędzi politycznych, dyplomatycznych i informacyjnych do realizacji swojej polityki morskiej, ale kiedy te możliwości się wyczerpią, cytuję, może użyć siły militarnej adekwatnie do panującej sytuacji. Koniec cytatu. Oczywiście ten dokument, tak jak już wspomniałem na początku, należy traktować jako pewien rodzaj narracji strategicznej, jako pewien rodzaj Komunikacji strategicznej władz rosyjskich i ze swoimi obywatelami, i oczywiście z przywódcami innych państw. Osobna kwestia to jest kwestia zdolności gospodarczych Rosji do realizacji tych wszystkich ambitnych celów. No, wspomniałem tutaj chociażby o budowie lotniskowców, budowie baz, punktów logistycznych na oceanie światowym. To wszystko wymaga oczywiście nakładów finansowych, to wymaga także Porozumiewania się z, z, szeregiem, z szeregiem innych państw. Dziś trudno wyrokować, czy, czy i jaka część tej strategii będzie możliwa do zrealizowania, ponieważ no, nie wiemy, jak będzie wyglądać nowy ład międzynarodowy, nie wiemy, jak będzie wyglądała architektura bezpieczeństwa międzynarodowego za rok, za dwa, nie mówiąc już o dłuższej, dłuższej perspektywie. No, faktem jest, że. I moim zdaniem, można to traktować jako pewien rodzaj komunikacji strategicznej, chociażby z nową doktryną wojskową NATO, i tak patrzyłbym właśnie na ten, na ten dokument. Dziękuję Państwu za uwagę.